witam na naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan dr Antoni Szwed, dziekan Szkoły Wyższej. Miło jest nam gościć pana Tomasza Sakiewicza. Witamy także gorąco pana doktora Sławomira Cęckiewicza. Nie pierwszy raz już gościmy tutaj pana doktora. Zanim przejdę do głównego tematu, to chciałbym zasygnalizować, że tam przy wyjściu będzie można nabyć najnowszą książkę pana doktora Sakiewicza, Śladami bezpieki i partii. No jest to zbiór tekstów, w moim przekonaniu, subiektywnym oczywiście przekonaniu, najważniejszych, jakie w ostatnich kilku latach opublikowałem. Myślę, że przede wszystkim czytelnicy powinni po tą książkę sięgnąć, dlatego że no mają w jednym tomie po prostu to wszystko, co było rozproszone w wielu, wielu publikacjach naukowych, popularno-naukowych, a nawet prasie codziennej, bo są tutaj również artykuły z tygodnika Wprost czy dziennika Rzeczpospolita. One zostały przejrzane, poprawione, czyli są zaktualizowane, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że one poruszają po prostu bardzo takie szerokie spektrum tematyczne, od spraw dotyczących II wojny po sprawy jak najbardziej aktualne, bo znalazły się tam dwa teksty poświęcone na przykład likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Więc jest to jakaś, nie chcę powiedzieć synteza, ale jakiś przyczynek po prostu do tego, co szczęśliwie minęło, czyli PRL, ale też przyczynek do dyskusji o tym, jak wygląda nasze państwo po roku 89, jak wygląda Polski, czy polska wersja postkomunizmu. I myślę, że dlatego tą książkę ludzie powinni wziąć do ręki i mogą ją czytać na wyrywki, bo ta książka jest właśnie takim zbiorem tekstów, więc nie trzeba je czytać po prostu od deski do deski, tylko to, co kogo interesuje. No, mi jest też bardzo miło, że mogę po raz drugi dzięki panu posłowi przyjechać do Bielska Białej i spotkać się z czytelnikami, sympatykami Klubu Gazety Polskiej i w jakimś sensie sympatykami też tego, co ja robię. Wiem, że też ma być emitowany film, myślę, że w dużej mierze taki nowatorski, bo pokazujący zbrodnie komunizmu, które dzisiaj są nie tylko w Rosji, ale również na Zachodzie przemilczane i kwestionowane. I to jest dobre pole do dyskusji na temat tego, czym był komunizm. Temat, muszę przyznać, bardzo mnie zafrapował, zainteresował. Refleksja nad obecną sytuacją w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie, a może nawet na świecie, w czasach coraz bardziej zwyciężającego kapitalizmu globalistycznego, czy globalizmu kapitalistycznego, jest dla nas wszystkich wyzwaniem. Musimy, zwłaszcza obecnie, cały czas zastanawiać się nad jednym z takich zasadniczych tematów, spraw, mianowicie na ile rozwijająca się rywalizacja pomiędzy państwami, pomiędzy różnymi grupami interesu, pomiędzy grupami kapitałowymi, a także jednostkami, jest zaprzeczeniem działania wspólnego, działania solidarnościowego, działania, które podejmują jednostki swobodnie zrzeszające się w imię jakichś wartości, jakichś idei, tudzież aby pomagać każdemu, który tej pomocy potrzebuje. Panie redaktorze, gorąco panu dziękuję za przyjazd do Bielska Białej. Bardzo się miło. Cieszę, że możemy się tutaj spotkać, porozmawiać, że mieszkańcy naszego miasta będą mogli zapoznać się z pańskimi poglądami i opiniami. Proszę powiedzieć, bo mnie przekonywać nie trzeba. Ja jestem stałym czytelnikiem Gazety Polskiej. Dlaczego ludzie powinni czytać Gazetę Polską? Wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że jest to początek działania czy reaktywacji Klubu Gazety Polskiej w Bielsku-Białej i będzie się rozwijał tutaj. Natomiast to,
dlaczego powinno się czytać gazetę? No powód jest podstawowy, bo jesteśmy realną alternatywą. Jest bardzo niewiele gazet, które nie chcą być zakładnikiem tego głównego nurtu mediów, czyli pisać, tworzyć taką przestrzeń dyskusji, która jest między pierwszą a ostatnią stroną Gazety Wyborczej. Że uważamy, że ta przestrzeń jest nieco większa, a może że nawet prawdziwy świat jest poza tymi stronami. Nawet jeżeli nie mamy w czymś racji, to jesteśmy inni, jesteśmy lepsi. W tym sensie, że się nie poddajemy, nie idziemy pod but żadnego możnego tego świata. Oczywiście podoba nam się ta czy inna partia, podobają się nam ci inni politycy, ale jest to nasz wybór. Nikt nam nie każe, mało tego, wielu próbowało. Rzeczywiście było tak, że próbowano mnie wielokrotnie odwoływać, stawiać przed sądem, że dalej stawiają, próbowali wsadzić do więzienia, głównie dlatego, że nie myślimy dokładnie tak, jak powinniśmy myśleć, a wymyślono, że powinniśmy zgadzać się z tym, co mówią inne media, więc też inne media nas podają do sądu. To jest chyba najwyższy test naszej wiarygodności, że najbardziej ścigani jesteśmy przez te najbardziej potężne, najmożniejsze koncerny, które w Polsce funkcjonują, przez Michnika, przez TVN, wielu, wielu innych, którzy uważają, że im przeszkadzamy, nawet robiąc na razie mniejszą, chociaż rosnącą w tej chwili, już chyba czwarty czy piąty do wielkości tygodnik, ale oni się już zaczynają bać nie dlatego, że im czytelników zabierzemy, że my im dzięki nam zarobią, tylko dlatego, że blado wiarygodność ich wygląda. Bardzo blado, kiedy okazuje się, że można informacje przedstawić inaczej, kiedy można je sprawdzić, kiedy można się nie dostosowywać do tego, co każą wszystkim pisać i że ci sami dziennikarze nawet zatrudnieni u nas mogą pisać inaczej. Panie redaktorze, właśnie to naszemu środowisku imponuje. To, że pan, Gazeta Polska się nie poddaje naciskom. Jak sobie radzicie w tej trudnej sytuacji rynkowej? Bo przecież Gazeta Polska to już nie tylko tygodnik. To także miesięcznik Nowe Państwo, to także rosnący w siłę portal niezależna.pl. Jak to się dzieje, że wam się udaje pomimo tak trudnej sytuacji na rynku? No, dołączają się też lokalne media przez kluby Gazety Polskiej, tworzone strony internetowe, małe pisemka, ale które czasami urastają do rangi czegoś poważnego w danym regionie. My nie opieramy się na pieniądzach, więc nie mamy stale, ciągle nam bieda zagląda w oczy, tylko opieramy się na ruchu społecznym, na ludziach, którzy się organizują i współtworzą z nami te media. Oczywiście tam, gdzie trzeba ostatecznie redagować gazetę, są profesjonaliści, są dziennikarze, często z pierwszej półki, najlepsi publicyści, ale jeżeli chodzi o zdobywanie pieniędzy, o budowanie kolportażu, pomagają nam po prostu zwykli ludzie, którzy to robią nie z interesu, tylko z dobrej woli, dlatego że uważają, że taka gazeta jest potrzebna i dlatego to się tak szybko rozwija. No, oczywiście jest problem z tym, że wielu nam przeszkadza, więc trzeba mieć dwie metody. Wrogami się nie przejmować, bacznie uważać na przyjaciół, bo ci zwykle są bardziej kłopotliwi, natomiast zawsze zachować siebie, to znaczy robić to, co się myśli, obojętnie w jakiej jest się sytuacji. Na ogół taka postawa na dłuższą metę procentuje, to znaczy ma się rację wtedy, kiedy się robi to, co się myśli. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę i dziękuję za pańską wizytę w Bielsku-Białej. Dziękuję bardzo.